W dzisiejszym odcinku muszę zrobić pewną rzecz właśnie w wiosce villagerów. I jest to oczywiście nie tajna baza. Nie chcę tego nazwać tajną bazą, to będzie coś troszkę innego. Oczywiście dalej jestem troszkę chory, przedsiębiory, tak mnie to denerwuje, mi się tak ciężko nagrywa odcinki, że to jest tragedia przez ten katar, ale damy radę. Poza tym ja nagrywam teraz na dwa kanały, więc widzowie, tak tylko przypomnę, że kogo nie ma jeszcze na moim kanale Szybson Plus, serdecznie tam zapraszam, ponieważ tam się dzieją niesamowite rzeczy i koniecznie musicie tam być, więc czym prędzej po prostu... Ogień, a jest za niedługo okres letni, zacznie się ładna pogoda, to będą też bardzo fajne filmy na kanale vlogowym. Między innymi jest jeden taki film w mojej głowie, który musi się pojawić i będzie petarda. I zacznie się jakieś tam może również odcinki z takiego jeżdżenia gdzieś, więc czekajcie, bo będzie się naprawdę fajnie działo. Dobra, słuchajcie, co w dzisiejszym odcinku sobie przygotowałem? Przygotowałem sobie tutaj tom, żeby zrobić sobie mechanizm, tam właśnie taki jeden, który mam w planach. Ale dodatkowo będziemy potrzebować również różnych bloków, takich jak na przykład cobblestone nam się przyda. Najbardziej to ja bym chciał stone bricki, o to nam się też przyda do budowania. Stone bricki, kurczę, czy ja mam jeszcze jakieś, o tu będę miał stone bricki, bo mi już wszystkie, że tak powiem, zeszły w sumie chyba na tą, jak to się nazywa, na... Ojejku, widzę, jak mi się ciężko myśli. Wszystko mi zeszło na tą wioskę villagerów, którą właśnie buduję. Ale dobra, damy radę. Mamy tutaj trochę tego andezytu, za dużo już go w sumie mamy. Dobra, tyle mi wystarczy. Lecimy, pokażę wam, jak to tam wygląda. Tutaj mam... Zabrałem sobie to? Zabrałem tego boxa. Dobra, super. Jak widzicie, tu pozbyłem się tych świecących jagód. Dlaczego? Dlatego, że na pewno świecące jagody się gdzieś tu pojawią w formie dekoracji, ale jakoś inaczej za bardzo mi zasłaniało to wyjście. Muszę tutaj mieć bardziej większą przestrzeń, coś tutaj muszę wykombinować i coś wykombinuję. Jeszcze nie wiem co. Ale coś wykombinuję, obiecuję. Obiecuję, że coś tutaj się powstanie. Ja się zastanawiałem, czy w ogóle tej ścieżki nie przesunąć tak, żeby ona była na wprost domku, żeby tu po prostu było zejście w dół, coś takiego do tego miejsca i tu jakieś rozwidlenie na lewo, prawo. A tu byśmy mieli wtedy takie coś, tu byśmy mogli zrobić i tu by było troszkę więcej miejsca. No, nie wiem, to muszę jeszcze się na tym zastanowić, ale nie zastanawiałem się nad tym, żeby zrobić tutaj coś takiego. Patrzcie, jakiego mamy ten, nie wygląda najlepiej, jeszcze go muszę troszkę dopracować. Takie coś widziałem podobnego na YouTubie właśnie, że ktoś zrobił takie posągi. No i całkiem fajnie one wyglądają. Nie zrobiłem tylko 1:1. Ja to po prostu zobaczyłem, jak to wygląda i sam spróbowałem to zbudować, ale pewnie to dałoby się jakoś inaczej zrobić. No i tam oczywiście na dole beacon. Tutaj, prawda, beacon ten daje nam jump boost 2. Ten beacon nie daje nam nic, bo on nie jest w ogóle aktywny, ale to wszystko wygląda tak, jakby to ten beacon był aktywny, więc dlatego to wygląda tak fantastycznie. Dobra, lecimy dalej. Pójdźmy do tego, co dzisiaj mamy zamiar zrobić. Ogólnie powstał tutaj kolejny most, który łączy to wszystko, więc bardzo fajnie, bo ten most tutaj no przyda się, żeby było więcej połączeń. Tu też jest kolejny most, więc teraz już tak naprawdę co chwilę jest połączenie z czymś. Ale dzisiaj najważniejsze miejsce to jest właśnie to, ponieważ to tutaj chciałbym zrobić to moje tajne przejście i już wam pokazuję, o co chodzi. Ogólnie tak, przygotowałem tutaj pewną rzecz. Jak rozwalimy sobie te bloki, to tutaj za ścianą, że tak powiem, kryje się magia się kryje, tylko najgorsze jest to, że nie ma żadnego światła, więc zapożyczymy sobie z tego, żeby tu cokolwiek widzieć. Dajmy sobie, patrzcie, jak w górnictwie jakieś lampę zawieszam, żeby tu pracować. I tu w tym miejscu chcę zrobić właśnie to przejście. Tu będziemy musieli zrobić coś takiego. Tak to wygląda. I teraz tak, pokażę wam tajną tajemnicę na przejście, jak zrobić to. Ja sobie przygotowałem już tyle, ile potrzebuję, co prawda, więc że tak powiem, możecie, że tak powiem, brać jak swoje. Aczkolwiek potrzebujemy to, tylko wyliczyłem. Tego zrobiłem na oko, to zrobiłem, to akurat to nie. Ale dobra, dajemy tutaj. Dajemy tak. I po drugiej stronie dokładnie tak samo, identycznie, pyk pyk. I teraz potrzebujemy to jeszcze tu i tu, no i mamy to. To jest tak naprawdę najważniejsze, ponieważ ustawienie tych tych pistonów, no po prostu musi takie być. Ale teraz jeszcze jest jedna rzecz ważna, czyli to, jak ustawić redstone'a. I budujemy sobie po prostu coś w tym stylu. Ja sobie tutaj postawię takie schody, żeby mieć jak stąd zejść jeszcze. Dajemy coś takiego i teraz tak. Tu dajemy redstone'a. Tu dajemy redstone'a, tu. Tu. I z drugiej strony tak samo trzeba będzie zrobić. Ale, to czekajcie, zrobimy sobie to może najpierw tutaj jakąś taką, żeby można było przejść, żeby to łatwo wytłumaczyć. Dobra, podsumowując, tutaj mamy dwa redstone, tutaj jest repeater kierujący się w tamtą stronę, tutaj mamy dwa kolejne repeatery, tutaj repeater w prawo i tutaj tak samo. I teraz stąd możemy pociągnąć tutaj tak i tutaj dajmy tak... Nie mam dźwigni, czekajcie, musimy mieć dźwignię, żebym mógł pokazać, jak to działa w ogóle, bo póki nie mamy dźwigni, to tutaj nic z tym nie zrobimy. Więc szybko skoczę po dźwignię. Dźwignię się robi z patyka i z kobla, więc wystarczy nam tylko patyk. Więc szybko tu. Dobra. Chociaż mogliśmy zrobić też... A, wiecie co mogliśmy zrobić w sumie? Tylko ja nie mam stona już. Trochę zwali... O, mamy dźwignię!
Dobra, bierzemy, mamy tych dźwigni naprawdę dużo. Mam tu jeszcze to ja robiłem nowe pisane, jak ja tu mam w tej skrzynce, dobra. Myślałem, że nie mam nic. Tutaj, dobra, na razie zróbmy to na tych, na dźwigniach, a później to zmienimy jakoś. Dobra, lećmy tam z powrotem. Dobra, tu. Lądujemy i teraz tak, jak wylądujemy sobie w tym miejscu, to idziemy tu. I teraz pokażę wam, jak to działa. Jest dźwignia. Stawiamy dźwignię, tu trzeba doprowadzić redstone i pyk. No i teraz nam to nie zadziałało. Dlaczego? Bo jeszcze jedną rzecz trzeba zrobić. Trzeba ten o jeden spowolnić i tamten o jeden spowolnić i teraz wszystko będzie działać. I uwaga, teraz zobaczmy, jak to tu wygląda. Tu jest wszystko git i teraz sobie dajmy to. No i teraz my tego nie zobaczymy, bo my z tej strony to uruchamiamy. Więc, więc tak teoretycznie no, nam to nie pokaże się, ale musicie mi uwierzyć, że to działa po prostu. Jedyne co teraz musimy zrobić, to zrobić doprowadzenie, żeby z tamtej strony można było to jakoś odpalić. Więc czekajcie, zróbmy tak. Wyłączmy to. I teraz tak, będziemy potrzebować, o i tak będę potrzebować patyk, dobra, wiecie co, muszę sobie ogarnąć drewno. Weźmy sobie drewno po prostu, czy będzie tu patyk jakiś, albo jest, deski są, dobra, świetnie. O to chodziło, zapożyczę sobie, tak, tylko potrzebuję patyki. Tu i crafting w sumie sobie jeden zrobię i odkładam, nie biorę już. Bierzemy, a tu crafting miałem na pewno w tym, bo ja tu dawałem, pamiętam, że dawałem, tu jest crafting. Nie dawałem tu, nie mam tu craftingu, to nie w tym domku dawałem crafting. No to dobrze, że zrobiłem, bo tutaj nam się przyda. To w tym miejscu dam crafting, no idealnie. Dobra, więc mamy crafting. I teraz tak, potrzebuję zrobić pochodnie czerwone oczywiście. Czyli zrobimy sobie tak, niech jest tyle. 6 pochodni nam starczy. Ponieważ teraz trzeba zrobić jakby zaprzeczenie tego wszystkiego. Czyli musimy zrobić, tu rozwalić to. Rozwalmy to wszystko. I teraz robimy tak. To bierzemy, dajemy tutaj. Dajemy tutaj i teraz tu, pyk. I teraz, o nie, czy tu jest, o nie, tu jest już wyjście. Dobra, 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 damy radę, czekajcie, już ogarniemy to. Ogarniemy, ogarniemy spokojnie. Teraz tak, tu i w tą stronę będzie iść sobie tutaj coś. I teraz musimy dobrze wyznaczyć tutaj, gdzie idzie tunel. Więc tunel idzie w tą stronę i będzie iść w tamtą stronę, więc tu musi być to zamurowane w ten sposób. Pyk, 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 dobra. Teraz tak, dezaktywujmy sobie to, żeby można było stąd przechodzić swobodnie. I teraz, w którym ja mam miejscu w ogóle zrobić tą dźwignię, czy ten... No na razie dźwignię, dobra, dźwignię na razie dajmy sobie po prostu w... Dobra, na razie wiecie co, zróbmy tak, żeby było jak najprościej. Dajmy tutaj na razie dźwignię, rozwalmy to łóżko. Rozwalmy to, przejdźmy sobie za to, bo tu będziemy musieli zrobić mechanizm cały i jakby to pociągnąć dalej. Więc idziemy w tą stronę, pyk, pyk. Dobra, tutaj nam to szybko się przesunie. Dobra, jest idealnie, mamy idealne dojście. Rozwalamy tego dirta. I już wam pokazuję. No to jest taki dłuższy poradnik tego, jak zrobić odpowiednio to, co trzeba zrobić. Dobra, klikamy, dajemy to tutaj. Tu dajemy to. Teraz tak, tu dajemy sobie tak, żeby przejść zabrać tego dirta. Pyk, pyk, pyk. Tu idziemy do tego. I tutaj jest w tym miejscu. Czyli nawet bez sensu robić to tak. Po prostu zróbmy coś takiego. Bierzemy to. Tutaj i teraz trzeba to jakoś, prawda, wzmocnić ten zasięg, ale damy radę zrobić to tak, więc dajmy to bierzemy, dajmy tu i teraz jest wzmocniony zasięg i mamy, z jednej strony tylko nam się otworzyło, ej, dlaczego? A ja chyba wiem dlaczego, bo to jest zbyt blisko, trzeba to będzie przesunąć o jedno dalej, nawet lepiej, bo myślałem, żeby to tak właśnie zrobić. Dobra, tak, teraz pyk. Dobra, nawet lepiej, to nawet będzie lepsze dla nas, bo to będzie bardziej, lepiej zwizualizowane. I tutaj ja też mam taką nerwicę pod tym względem, że tutaj... A, tu się to połączyło mi, ja nawet nie musiałem tego rozwalać, to się po prostu tam połączyło w złym miejscu. Ale dobra, rozwalmy to, rozwalmy tutaj to i teraz to jeszcze. I teraz sytuacja jest prosta, robimy tak, to jest dla mnie bardziej przejrzyste, żeby dać od razu za tym to i teraz od razu mamy tutaj zasięg. Idziemy w tamtą stronę, rozwalę sobie tu dirta, żeby można było przejść. I lecimy teraz po prostu z redstone'em. Gdzie mam redstone? Tu. Pyk, 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 pyk. Tutaj i dochodzimy do tego. Czyli teraz zdezaktywowała nam się ta, jak to się nazywa, ta pochodnia. Czyli w tym momencie, jak odznaczę, to się zamyka. No i działa nam ten mechanizm, świetnie. Dobra, poświęciliśmy na to masę czasu, za dużo zdecydowanie. Ale ja teraz tutaj jakoś uprzątnę
i lecimy dalej z tym, co będę chciał tutaj zrobić. Dobrze, widzowie, a więc uprzątnąłem to, co tutaj mam do uprzątnięcia. Jest jakby to na razie ogarnięte. Na razie nie wygląda to jakoś fajnie, ale działa, to jest najważniejsze. W tym miejscu zrobiłem to tak, żeby tutaj był taki uskok, żeby tu było troszkę więcej miejsca w tym tunelu, bo jest jednak tak troszkę ciasno. Na razie dam tutaj pochodnie, żeby jakkolwiek to rozjaśnić, żeby tu się nic, że tak powiem, nie wkradło. To, że tak powiem, rozwalam i na dany moment rozwalę również tą dźwignię i w tym miejscu wlatuje oczywiście to, tak żeby nikt się na razie nie zorientował, że tam cokolwiek robię, ponieważ nie chcielibyśmy tego bardzo, ponieważ no, wiecie, jak ktoś by to znalazł, no to trochę lipa by była, nie ukrywajmy, nie ukrywajmy, że cała praca poszłaby trochę na marne. Ale co, do czego ja chcę to doprowadzić, bo ten tunel sobie idzie właśnie tutaj gdzieś elegancko, można go pocisnąć gdzieś w tamtą stronę, ale tam w sumie nie wiem po co miałby iść, tam w tamtą stronę nie ma nic mojego, więc po co, ale tam by mógł to pocisnąć i połączyć to jakoś ze swoim domkiem, ewentualnie może tam, tam ogólnie, tam, tam ten cały obszar to jest taka... Albo z moim drzewem to połączę. Z moim drzewem, widzowie. Ja wam pokażę, co w tym drzewie jest, bo ja wam chyba tego nie pokazałem jeszcze. Albo pokazałem, już nie pamiętam właśnie, czy ja to pokazywałem. Nieważne, w każdym razie pokażę wam, jak to tu wygląda, bo ja tutaj, prawda, popracowałem sobie nad dolnymi, prawda, rzeczami. Schodzimy sobie elegancko na dół i tu w tym miejscu, patrzcie, jaki magazyn powstał. Więc z tym, oj, właśnie enchant też tutaj dałem. Więc z tym magazynem można było połączyć całe to miejsce, tak żeby właśnie tu mieć wyjście i byśmy mieli takie super połączenie. No więc elegancko ja to połączę tutaj, prawda, z tym drzewem, będzie to fajnie wyglądało. Ale nie będę was zanudzać na odcinku tym wszystkim, bo to jest po prostu kopanie przed siebie, więc to jest totalna nuda. Pokażę wam to w następnym filmie. No a póki co to was zapraszam na mój kanał Szczypson Plus, ponieważ tam więcej fajnych odcinków, m.in. z Robloxa, ze StumbleGuysów, więc serdecznie was tam zapraszam. A ja kończę, lecę to budować, widzimy się w następnym odcinku. Pozdro!